Dzień z Republiką. Marcin Bąk, witam Państwa i witam pierwszego z naszych gości. Tym gościem jest pan Aleksi Dzikawicki, zastępca redaktora naczelnego telewizji Bielsat. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Jak zwykle, gdy rozmawiamy o Białorusi, tematów jest bardzo wiele. One dotyczą spraw i politycznych, i wojennych, niestety, ale także pewnej wizji przyszłości, miejmy nadzieję, pozytywnej. Kilka tygodni temu zaczęły być prowadzone prace nad powołaniem rządu na uchodźstwie, rządu Republiki Białoruskiej przy pani prezydent, która została wybrana, ale nie zdołała objąć swojego stanowiska. Telewizja Republika była jednym z pierwszych mediów, gdzie w ogóle ta informacja została podana. Moje pytanie do pana redaktora dotyczy odbioru tej sytuacji na samej Białorusi. Czy społeczeństwo białoruskie, czy ta informacja o tym, że powstaje rząd na uchodźstwie, rząd emigracyjny, w ogóle dotarła do Białorusinów? W jakim stopniu? Jaki odzew wywołała? No, mam nadzieję, że dotarła i w stopniu znaczącym, chociażby na naszych mediach społecznościowych czy na YouTubie mieliśmy i mamy nadal tysiące komentarzy w tej sprawie. A mimo sytuacji takiej, że oczywiście na Białorusi zabroniono wszystkich mediów niezależnych, zniszczono, z Białorusi w ogóle wyrzucono ponad 400 dziennikarzy mediów niezależnych, musieli uciekać, bo inaczej by poszli do więzienia, jak nasze chociażby koleżanki niedawno, jedna z nich dostała 8 lat, Kasia Andrzejewa, druga Irina Sławnikowa dostała 5 lat więzienia. Więc mimo to Białorusini już sprawnie korzystają z VPN-ów, z komunikatora Telegram i z różnych innych mediów, chociażby Bielsat można oglądać przez nawet satelitę, więc ludzie o tym wiedzą. No i generalnie odzew jest pozytywny, dlatego że już dawno był czas, że opozycja, która jest na wygnaniu, większość opozycji, która jest zdecydowana na wygnaniu, żeby w końcu się zjednoczyli. To było takie zapotrzebowanie po prostu ludzi. Więc to się stało, to oczywiście dopiero początek tego całego procesu, ale byłem tam w Wilnie i przyznam, że atmosfera była dość dobra. Chociaż też nie brakuje krytyków, oczywiście, którzy uważają, że nic nie można zrobić. Nie wszystkie środowiska, nazwijmy opozycyjne wobec Łukaszenki, środowiska, które chciałyby innej Białorusi niż ta, która istnieje teraz, dołączyły do tej inicjatywy, która buduje się wokół pani prezydent Cichanouskiej. Dlaczego tak jest? Czy jest szansa, że te pozostałe środowiska w jakiś sposób sfederują się wokół pani prezydent, czy też będą próbowały iść inną drogą do wolnej Białorusi? Są środowiska, które nie dołączyły do tego. To są środowiska, że tak powiem, o różnym stopniu ważności. Niektóre zupełnie są marginalne, niektóre być może bardziej mające autorytet, może nie siłę, czy tam ludzką, czy finanse, tylko autorytet. Natomiast trzeba pamiętać, że powołano dopiero 4 ministrów tego rządu, bo to jest taki początek, więc dalej będzie trwało praca, jeżeli chodzi o mianowanie kolejnych członków tego gabinetu na uchodźstwie. No a to, że niektóre środowiska na przykład hejtują Swietlanę Cichanouską, to oczywiście ja trzymam się takiej pozycji, że można panią Cichanouską lubić czy nie lubić, ale krytykować można chwalić, ale to jest jedyna osoba na Białorusi, która ma mandat narodu. Za nią głosowała większość Białorusinów i żaden krytyk jej tego czy hejter tego mandatu nie odbierze, ale tylko będzie niszczył jedność opozycji. Tutaj widzieliśmy w tych materiałach archiwalnych już demonstracje, głównie z Mińska, ale wiemy, że demonstrowali też Białorusini w innych miejscach. Łukaszenka stłumił te wystąpienia, które były komentowane przez przedstawicieli świata zachodniego z pewnym zaskoczeniem, jako wyjątkowo spokojne, że
naród białoruski nie jest skory do siłowych rozwiązań, podpalania sklepów, niszczenia witryn, wdawania się w bijatykę z policją. Raczej walczą o swoje, ale walczą pokojowo. Czy to się zmieniło, czy też może pozostało? Czy Białorusini dalej chcą wolnej Białorusi, innej niż to widzi Łukaszenka, ale nie chcą do tej Białorusi dążyć na drodze siłowej, na drodze przemocy? No to jest oczywiście szerokie pytanie. Trzeba przyznać, że my wszyscy niejako, ja mówię to też nawet o dziennikarzach, ale też prodemokratycznej części społeczeństwa, w jakiś tam sposób przeoczyliśmy to, że reżim Łukaszenki tak mocno się wzmocnił, takich janczarów, taką ogromną ilość struktur siłowych wychodował. Oczywiście o tym było wiadomo, ale że jest aż taki potencjał reżimu do przetrwania, myślę, że nikt nie sądził. To, że Białorusini protestowali w sposób pokojowy, no to Białorusi jest w ogóle, Białorusini są chyba najbardziej pacyfistycznym państwem w Europie, czy może i na świecie, trudno mi powiedzieć. No przez bardzo, bardzo okrutną historię wojen i terroru stalinowskiego i tak dalej, Białorusini po prostu mają w genach to, żeby nie dopuścić do żadnej krwi. Więc z jednej strony można powiedzieć, że oczywiście, jak niektórzy mówią, o zobaczcie, Ukraińcy na przykład walczyli na Majdanie, no i była krew, czy bohaterowie zginęli, ale mają wolność, a Białorusini nie. No a z drugiej strony przeczytałem bardzo ciekawą analizę jednego z takich filozofów, który napisał, że świadczy to o ogromnej odpowiedzialności Białorusinów za swój kraj, za to, że na przykład nie chcą zniszczeń, bo w tym kraju będą żyli. Więc no to dwojakie takie spojrzenie na to. Jeżeli chodzi o to, czy Białorusini chcą, czy nie, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ten gniew, on nigdy się nie podział, tylko niestety jest tak, że terror jest tak silny, teraz tak obecny na Białorusi, że trudno cokolwiek oficjalnie powiedzieć. Oczywiście są partyzanckie jakieś protesty, no ale teraz na przykład jest program komputerowy, przez który sprawdzają w ogóle wszystkie kamery w całej Białorusi od początku protestów, takie kamery uliczne. I na przykład jeżeli ktoś chce się zatrudnić w administracji państwowej czy tam samorządowej, no to jest ta osoba sprawdzana i jeżeli na przykład gdziekolwiek było zauważona w czasie protestów, to oczywiście tej pracy nie dostanie. Nadal wyciągają przecież ludzi z domów nawet za to, że rok temu czy dwa lata temu coś skomentowali, czy brali udział w protestach. Mamy 1300 więźniów politycznych, więc to sytuacja jest tragiczna, ale myślę, że po prostu ja się obawiam tego, że po prostu będzie kiedyś taka ostatnia kropla i wtedy już być może, Boże broń, ale wtedy być może już bez przemocy się nie obejdzie, jeżeli naród doprowadzą w ogóle do ostateczności. Mówi pan redaktor o tym, że te struktury siłowe, struktury bezpieczeństwa reżimu Łukaszenki są bardzo rozbudowane, że nawet państwo jako dziennikarze byliście zaskoczeni, że aż tak bardzo. Zdawać by się mogło z jednej strony, że Łukaszenka może spać spokojnie, mając oparcie w tak rozbudowanych strukturach i w Wielkim Bracie za wschodniej granicy. Czy w związku z tym on w jakikolwiek sposób dostrzegł istnienie rządu na uchodźstwie, w zasadzie proces jego tworzenia, bo tak jak pan zaznaczył, dopiero czterech ministrów, to jest początek pewnego procesu. Czy są już jakieś sygnały dostrzegalne jakiejś kontrakcji ze strony Łukaszenki, czy on to zbagatelizował? Ja na razie tego nie słyszałem, nie zauważyłem. Być może on w czasie jakichś rozmów ze swoim rządem coś o tym powiedział. Natomiast wiadomo, żadnych mediów niezależnych już od dawna nie wpuszczali. Teraz tym bardziej nawet nie ma kogo wpuszczać na te posiedzenia rządu czy konferencje prasowe. Więc oczywiście to jest dawkowane, to co on tam mówi. No, jedyne co ostatnio dwukrotnie Łukaszenka powiedział, to taka zmiana retoryki. On nagle zaczął mówić o
tym, że trzeba mimo sankcji rozmawiać z Zachodem, trzeba handlować, nie wolno stracić tych rynków, chociaż jeszcze parę miesięcy temu mówił, że świetnie sobie bez nich poradzimy. Tu chodzi oczywiście o sytuację na wojnie Ukrainy, Rosji przeciwko Ukrainie. I Łukaszenka widzi, że te sankcje bardzo źle wpływają na gospodarkę, no bo jest od początku roku, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, ponad 5% na minusie PKB Białorusi. Rosną ceny, spadają wynagrodzenia, więc oczywiście on w takiej sytuacji i nie wie do końca tak, czy na 100% może liczyć na swojego wielkiego brata, więc być może to jest takim zwiastunem takich tradycyjnych gier Łukaszenki. On przecież trzyma taką ilość więźniów politycznych, jakie nigdy nie było w Białorusi, że być może za jakieś poluzowanie sankcji na przykład może wypuścić część więźniów politycznych, co oczywiście było bardzo pożądane. Mówi pan, że oparty jest, że może liczyć na wielkiego brata, ale w sposób dość warunkowy. Nie wiemy, jak to się wszystko dalej rozwinie. I nie wiemy też do końca, na ile może liczyć, jeśli chodzi o własne siły zbrojne, własną milicję, służbę bezpieczeństwa. Radio Swoboda podało dość zaskakującą informację o odwołaniu dwóch wyższych oficerów armii białoruskiej, pana generała Hinadzia Kozłowskiego, dowódcę wojsk rakietowych i artylerii, oraz pana generała Ichara Dziemdzienkę. I na ich miejsca zostali wyznaczeni dwaj pułkownicy, co się rzadko zdarza, by na tak wysokie stanowisko, gdzie ranga generalska jest czymś oczywistym, zostali wyznaczeni dwaj pułkownicy o nazwiskach rosyjskich. Siergiej Frołow i Rusłan Czechow. Pytanie, czy już na ludzi o białoruskich korzeniach, nawet w armii, Łukaszenka nie może liczyć, czy może im nie ufa i wymienia ich po prostu na Rosjan? No to też jest możliwe. Szczerze mówiąc, nie badałam tego dokładnie, ale ja nie wykluczam, że być może Łukaszenka tu nie ma nic do powiedzenia. Być może to jest zrobione przez Kreml po prostu. My wiemy, że wojsko rosyjskie, no, którego prawdopodobnie teraz jest mniej na terenie Białorusi, na szczęście, ale jednak jest, na przykład w sposób swobodny dysponuje terytorium Białorusi. Jeżeli na przykład potrzebuje jakiegoś lotniska dla swoich wyrzutni rakiet czy ze swoich samolotów, to po prostu w sposób ultimatywny mówi o tym dowództwu białoruskiemu i mówi, że potrzebujemy tego lotniska, a wy się wynoście na przykład. Nawet takie sytuacje się zdarzały, więc Rosjanie dość swobodnie się rządzą na Białorusi teraz, niestety, bo to jest zapłata za wsparcie w 2020 roku. Przecież niedawno minister Lawrow przyznał oficjalnie, że jakby doszło do zwycięstwa rewolucji na Białorusi, no to Moskwa rozważała nie tylko dyplomatyczne scenariusze wsparcia swojego sojusznika. I to by na pewno nastąpiło. Widzimy to po Ukrainie, że oni by się nie zawahali wejść na terytorium Białorusi ze swoim wojskiem. Więc Łukaszenka jest po prostu bardzo niesamodzielny w swoich decyzjach teraz, w tej sytuacji. Tym bardziej, że też gospodarka białoruska w sposób zasadniczy zależy od tego, ile Rosjanie kupią tych towarów, które już nie może Białoruś sprzedawać na Zachód, czy na przykład czy dopuszczą do swoich portów Białoruś. A ta wizja włączenia sił zbrojnych Białorusi do inwazji na Ukrainę, która wisi nad Ukrainą, nad północną granicą Ukrainy od 24 lutego i na całe szczęście wciąż się nie spełnia. Na ile ona jest w tej chwili w sierpniu 2022 roku realna bardziej niż w lutym, czy może mniej realna? No to też oczywiście nie wiemy za wiele o tym, natomiast sytuacja wojska białoruskiego, no w ogóle żadnego wojska w tak krótkim okresie czasu nie może się zmienić, a wojsko białoruskie no jest wojskiem dość słabym. O ile liczy około 65 tysięcy żołnierzy, to na przykład milicja i ZOMO to jest około 100 tysięcy, czyli tyle samo co w Polsce, tylko że w Białorusi mieszka 4 razy mniej ludzi. Więc pieniądze na ZOMO są, na wojsko tak średnio.
i z tych 65 tysięcy prawdopodobnie zdolnych do walki jest około 12-15 tysięcy żołnierzy. I trzeba też pamiętać o tym, że to są żołnierze i oficerowie nieostrzelani w ogóle, bo nigdy Białoruś nigdzie nie walczyła. I mają też jeszcze gorszy od Rosjan przestarzały sprzęt, czołgi jeszcze poradzieckie i samoloty. Więc myślę, że z tej przyczyny przydatność tego wojska białoruskiego byłoby taka sobie, jeżeli chodzi o cel, osiągnięcie celów militarnych. I trzeba pamiętać, że jeżeli mówimy o nacieraniu od strony Białorusi na obwód rowieński na przykład, czy łódzki, w stronę Ukrainy, to przecież tam są lasy i bagna i jest dwie czy trzy wąskie drogi prowadzące w stronę Ukrainy. Prawdopodobnie mieliśmy już zdjęcie takie, że Ukraińcy tam już zbudowali umocnienie i po prostu jeżeli wojsko będzie nacierać drogą lądową, to po prostu ich tam wszystkich wystrzelają. I wtedy byłoby spektakularna klapa, że oto jest drugi front, i który w tym etapie zakończył się. No i tego na pewno ludowi, narodowi białoruskiemu nie życzymy takiego scenariusza. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za wypowiedź dla naszej stacji. Aleksiej Dzikawicki był moim i państwa gościem. Kłaniam się. Dziękuję, do widzenia. A my czekamy na kolejnego gościa. Będzie nim redaktor Witold Repetowicz.